Cześć. Zgodnie z zapowiedziałem dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak wyglądała moja nauka programowania, generalnie moja ścieżka kariery. Nie będę każdego kroku omawiał szczegółowo. Po prostu chciałbym z grubsza wam po prostu powiedzieć, co skłoniło mnie do nauki programowania, dlaczego podjąłem decyzję, jakie podjąłem i dlaczego między innymi teraz jestem w hamburgu na migracji. Może część z Was kojarzy taki stary program The Games Factory. Właśnie z nim zaczynałem swoje pierwsze kroki z czymś, co przyp przypominało w jakimś stopniu programowanie. Był to prosty program, w którym po prostu mogliśmy jakieś obiekty sobie drag and dropem wrzucić na ekran i po prostu wyklikać taką prostą logikę. Że na przykład, gdy obiekt, i tu mieliśmy obrazek jego wizualny, koliduje z tym, następuje taka i taka akcja. Czyli takie bardzo proste programowanie, gdzie po prostu nie musieliśmy znać żadnego języka, tylko po prostu łącząc logikę, i po prostu taki zwykły drag and drop, z którym mógł sobie po prostu każdy poradzić, mogliśmy coś już stworzyć. Pamiętam, że miałem, um, miałem taki tutorial, jeden tutorial na dwie strony A4 z Niezbędnika, w którym był zamieszczony ten program i z niego jakimś cudem nauczyłem się podstaw tego programu i zacząłem tworzyć jakieś proste gry, nawet jakieś, jakieś nawet filmiki animowane tworzyłem w tym programie. Zazdroszczę teraz wszystkim, którzy mają już um, od, od początku, jak się urodzili, nawet internet, ponieważ wszystko mają dostępne w sieci, wszystkie tutoriale. A pamiętam, że jakoś wszystko, no, wszystko metodą prób i błędów musiałem się uczyć i no, przydałoby się, by wtedy już miał internet. Kolejna rzecz z czasów przedinternetowych to pierwsza książka do programowania Było to znowu coś związanego z, gie, z programowaniem gier, podobnie jak The Games Factory. Tyle, że tam już faktycznie pisałem kod. Było to Visual Basicu. Była to książka programowania gier. Teraz wam pokażę okładkę. Paweł Pięciak, programowanie gier. To ta pierwsza książka, która wprowadziła mnie w pierwsze liniki kodu. Problemem było to, że przez długi czas mogłem tylko ją czytać, a nie mogłem nic pisać, ponieważ no, nie miałem Visual Basic'a na komputerze. Musiałem trochę się nabiegać po znajomych, by w końcu dorwać jakąś wersję Visual Basic'a, w której mogłem po prostu pisać to, co było napisane w tej książce. Nie po raz kolejny zazdroszczę dzisiejszej młodzieży, że po prostu wszystko mają w sieci pod dostępem myszki. Pamiętam, że dzięki tej książce napisałem jakąś prostą grę, w której mogłem po prostu strzelać do balonów, które pojawiały się na ekranie. No, jakoś niedługo potem, w okolicach roku 2005, w końcu dostałem stałą łączność z internetem. I jakiś znajomy wtedy mi powiedział, że no, programuje w HTML-u, bo nie chciałem być gorszy, i też poszukałem, jak można w tym programować, co to w ogóle jest. No i tak zacząłem tworzyć swoje pierwsze strony internetowe. Tak wyglądała jedna hmm. z moich pierwszych stron internetowych. <noise> Zawsze byłem fanem RPG oraz czytałem ZIN, tawerna RPG, który był zamieszczany na płytach CD Action, które wtedy prenumerowałem. No i po prostu zachwycony tym magazynem stwierdziłem, że no chciałbym zrobić coś podobnego. No i tak zacząłem tworzyć stronę ORPG, RPG, jakieś recenzje książek, gier wrzucałem. Chyba miałem jeszcze dwie osoby do pomocy, które pisały mi teksty. No generalnie pierwsze kroki w HTML-u, CSS-ie. Kiepska wizualnie strona, ale no były to już jakieś pierwsze kroki i od czegoś trzeba zacząć po stronie RPG. Kolejnym moim projektem była strona o szybkim czytaniu. Interesowałem się kiedyś trochę szybkim czytaniem. Przeczytałem parę książek na ten temat. Um, Polepszyłem moją prędkość czytania. Um, chyba ze standardowej prędkości przyspieszyłem ją dwu czy trzykrotnie. W każdym razie zebrałem tą wiedzę i zrobiłem na ten temat stronę. Um, tutaj widzicie pierwotnie wygląd. <laughs> znowu, znowu wizualnie lipa. No ale dzięki tej stronie doczytałem, czym jest pozycjonowanie stron internetowych w Google, No i po roku prowadzenia tej strony oraz pracy nad nią byłem pierwszy w Google pod frazą szybkie czytanie. Tak oto wyglądała ta strona, zanim ją sprzedałem. Był to bodajże rok 2010 albo 11, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie już no, znudziło mi się trochę tworzenie stron internetowych. Postanowiłem sprzedać moje strony, między innymi szybkie -czytanie .com i No i zacząłem robić coś innego. Inną stroną, którą swego czasu prowadziłem, był portal riu.pl. Były tam materiały potrzebne do szkoły, między innymi streszczenia, lektur, jakieś rzeczy związane z ortografią. Generalnie działałem na tej zasadzie, że miałem lekcje na jakiś temat, na przykład mieliśmy podstawy ortografii powtórzone. Zebrałem notatki z tej lekcji, wrzucałem na tą stronę internetową. Musieliśmy napisać streszczenie jakieś lektury, to robiłem to zadanie domowe i wrzucałem do, te streszczenie po prostu do sieci. No i tak zbierałem przez parę lat po prostu materiały edukacyjne, które wrzucałem na stronę internetową. Dzięki pozycjonowaniu również byłem w Google wysoko pod frazami związanymi z edukacją, na przykład ortografia, nauka, streszczenia. Pod samym, samą frazą streszczenia również byłem na pierwszym miejscu jakiś czas. No i portal również sprzedałem, by też w 2009 albo 2010, ponieważ miałem ochotę na coś nowego. Po sprzedaniu moich stron przez pewien czas byłem wolnym strzelcem. Znałem trochę programowanie PHP, mysql -a. I po prostu robiłem stronę na zlecenie, co bardzo szybko znienawidziłem, ponieważ kontakt z klientami, którzy po prostu ciągle rudzą, ciągle wybrzedzają, późno dzwonią po nocach, no nie podobało mi się to. Nie stwierdziłem, no to spróbuję może jako programista na etacie. I jakoś pierwsze, pierwsze co zacząłem się uczyć tak poważnie, to był C Sharp. Teraz wam pokażę, gdzie się tego uczyłem. Nie pamiętam, jak na to trafiłem, ale w każdym razie moja pierwsza, poważniejsza nauka programowania zaczęła się właśnie od tego kursu C Sharpa na kanale 3 dbus Mają oni spore, sporo materiałów premium płatnych, ale podstawy C-Sharpa można się nauczyć za darmo na ich stronie. Mają wszystkie linki do materiałów, o których mówię, macie na moim blogu. Zawsze macie do odcinka wpis, więc jeżeli chcecie po prostu poczytać, zamiast słuchać jak gadam, to możecie wpaść na mojego bloga. Po nauce jakichś podstaw obiektowości w C-Sharpie postanowiłem złożyć gdzieś CV, Pierwsze CV złożyłem do jakiejś firmy, w której pracował kolega z zespołu, w którym kiedyś grałem. Niestety nie dostałem wtedy odezwu żadnego, ale wysłałem też drugie CV do jakiejś firmy zagranicznej, po prostu tak, by sobie po prostu sprawdzić, potestować. O dziwo zadzwonili do mnie, jako że dobrze znam niemiecki, to się z nimi dogadałem. Coś tam pomyliłem, ponieważ złożyłem CV jako programista C-Sharp, a oni potrzebowali kogoś z Javy. No, i na co przyznałem, no, że nie miałem nigdy styczności z Javą i zapytałem, czy mógłby mi polecić, w jakim kierunku iść w Javie. No, i miły pan Niemiec pogadał ze mną, że no, jak na rok 2011, to polecał albo iść w kierunku Java EE, Java biznesowej, albo Androida, ponieważ są to dosyć popularne kierunki, które po prostu, w których jest duże zapotrzebowanie na rynku. No i tak stwierdziłem, o to po, pouczy się tej jawy. Zacząłem sobie wtedy googlać materiały na temat nauki Javy. Akurat pierwszy kanał, na jaki trafiłem, akurat jakoś jestem fanem wideo tutoriali, dobrze mi się z tego uczy, był kanał The New Boston. Kiedyś o nim wspominałem, nie polecałbym go dzisiaj, ponieważ autor uczy wielu złych praktyk, m.in. w tutorialu z Javy klasy pisze z małej litery. Dzisiaj poleciłbym Cave of Programming albo Derek Banas. Również macie wszystkie linki, które polecam u mnie na blogu. Ale przerobiłem te tutoriale z Java, później również z Androida. No i złożyłem pierwsze CV na praktyki, tym razem na programistę Java. Już na samych praktykach byłem trochę przytłoczony zadaniami, które miałem do zrobienia. Były zdecydowanie powyżej tego, co potrafiłem. ale jakoś zdecydowałem się, że jakoś jestem w tych praktykach no to będę chodził 40 godzin tygodniowo, by um, po prostu jak najwięcej się nauczyć. Um, miałem początkowo być na 3 miesiącach praktyk, ale no po dwóch miesiącach mi um, doszło doceniono to, że po prostu się staram. Um, przy okazji pomogło to, że zajmowałem się kiedyś pozycjonowaniem i po prostu już podpisałem umowę na, na takiego programistę, pozycjonera, że po prostu część czasu, jakieś 30-40% zajmowałem się pozycjonowaniem projektów firmy, a częściowo już po prostu mogłem coś tam, coś tam grzebać w kodzie źródłowym. Między innymi pierwsze zadanie, jedno z pierwszych zadań jakie dostałem jako programista było napisanie aplikacji na Androida, ponieważ to było moje główne zainteresowanie. Kod źródłowy po prostu jak na tamte czasy generalnie chyba jeden z najgorszych kodów źródłowych jaki kiedykolwiek napisałem, ale koledzy okazali się pomocni, po prostu pokazali mi co robię źle, w jakim kierunku mam się rozwijać i po około roku Um, już wiedziałem na tyle z programowania w Java, że po prostu zdałem sobie egzamin oraklowy, Oracle Certified Professional Programmer, e, stare SCJP. Nie wiem dokładnie, jak teraz się to nazywa. W każdym razie widzicie, że po prostu idąc na praktyki e, z wiedzą praktycznie zerową, e, po prostu przez męczenie się w projektach, gdzie po prostu prawie nic nie potrafiłem, po prostu przez pomocnych kolegów i wykazanie chęci do nauki, e, po roku byłem w stanie zdać e, w miarę sensowny egzamin z Java, e, by po prostu mieć już jakiś certyfikat, którym już no. Mam dowód, że coś tam potrafię. Parę razy pojawiło się również pytanie o moje studia. Otóż tak podeszłem do sprawy, że po prostu robiłem sobie studia informatyczne zaocznie i po prostu wolałem zbierać doświadczenia zawodowe, wcześniej jako opozycjoner, jako na własny rachunek, tworząc strony internetowe i tak dalej. I później również jako programista etatowy i po prostu po obronie pracy inżynierskiej stwierdziłem, no, że chciałbym spróbować wykorzystać mój, mój język niemiecki i spróbować popracować gdzieś przynajmniej rok za granicą. Na temat samej rekrutacji w Niemczech nie będę, się, nie będę się specjalnie wypowiadał, ponieważ mam na ten temat osobny filmik na kanale. I w sumie już jesteśmy w aktualnych czasach rok 2015, od jakichś trzech miesięcy mam ten projekt z programisty na migracji, gdzie po prostu staram się dzielić moją wiedzą na temat programowania. Po tym jak zacząłem nagrywać filmiki na temat e, programowania, e, pojawił się spory problem, ponieważ ludzie traktują mnie jakiegoś eksperta, seniora, e, który jest jakimś autorytetem, który wie wszystko, A po tej historii widzicie po prostu, że jestem zwykłym początkującym. Mam może trochę więcej niż dwa lata doświadczenia w Androidzie, jakieś tam podstawy w wybiznesowej, ale po prostu jestem zwykłym początkującym, który po prostu dzieli się tym, jak uczy się programowania, e, jakie mam doświadczenia w rekrutacji i tak dalej. Więc nie zadawajcie mi proszę pytań, czy znam jakieś najnowsze nowinki na temat Springa, czy po prostu jakichś innych rzeczy. Po prostu nie jestem ekspertem żadnym, jestem zwykłym juniorem i po prostu lubię sobie pogadać na, na temat tego, co wiem, bo może się to komuś przyda. No, jak ktoś ma w tym skorzystać, no to, to czemu nie? No to cześć, widzimy się za tydzień.